Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku porozmawiamy sobie o ekożywności, o tym, jak rozpoznać prawdziwy produkt bio. Nie da się wpakować w maliny w sklepie. W języku potocznym żywność ekologiczna, ekożywność, zdrowa żywność jest używana zamiennie, dlatego łatwo ktoś może można sprawdzić w błąd. Być może nieświadomie, być może świadomie, nie chce tego oceniać, ale dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, jak nie popełniać takich błędów, jak rozpoznać prawdziwy, certyfikowany produkt żywności ekologicznej. Zastanawiam się od lat, jak to najlepiej tłumaczyć naszym klientom i mam taki pomysł, że najlepiej to wytłumaczyć odwrotnie. Czym jest żywność konwencjonalna, czyli taka postawa żywność, którą znamy ze sklepów, żywność konwencjonalna, produkty rolnictwa konwencjonalnego są to produkty, w której przede wszystkim liczy się plon, zysk. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wyprodukować jak najwięcej, więc profilaktycznie się te plony na przykład psika tą chemią jak najczęściej, żeby przez przypadek nic się nam nie zepsuło. Dzięki temu mamy dużo taniej żywności. Ale czy ona jest zdrowa? W mojej ocenie jest to co najmniej dyskusyjne. I takim odwrotnym nurtem jest rolnictwo ekologiczne, w którym te plony są znacznie mniejsze, jednak te produkty powstają, można powiedzieć, w taki naturalny sposób, naturalnymi takimi tradycyjnymi metodami, gdzie stosuje się naturalne środki ochrony roślin, naturalne nawozy, i dzięki temu. Można powiedzieć, że ta żywność jest zdrowsza. Nie tylko można powiedzieć, ale jest to udowodnione naukowo. Tutaj też to odsyłam do odpowiednich materiałów. Jak to wszystko powstaje? Jeżeli produkt jest certyfikowany, to znaczy, że na każdym etapie od rolnika przez na przykład taką firmę jak my, przetwórcę, który na przykład przetwarza dany produkt, mieli miesza, konfekcjonuje, jest certyfikowany, czyli ma jesteśmy pod kontrolą jednostki certyfikującej. W przypadku naszej jednostki jest to jednostka pl 03 i każdy certyfikowany produkt rolnictwa ekologicznego ma taki znaczek. On powinien być zazwyczaj jest zielony, ale tu mamy czarno-biały wydruk. Jest to euroliść tak zwany. Jest to symbol certyfikowanej żywności ekologicznej. Pod nim jest numer jednostki certyfikującej. W naszym przypadku jest to PL03. I skąd produkt pochodzi? Czy jest to produkt rolnictwa? Europejskiego czy spoza Unii Europejskiej i to oznacza, że dana firma ma taki na przykład certyfikat rolnictwa ekologicznego. W linku wam podlinkuję. Jak taki certyfikat sprawdzić? Możecie sobie każdą firmę, która budzi Wasze wątpliwości, sprawdzić sobie, zeskanować, dowolne dane podać. Jest europejska wyszukiwarka wszystkich podmiotów zarejestrowanych jako rolnicy ekologiczni, przetwórcy ekologiczni. I dystrybutorzy ekologiczni. Można sobie wszystko sprawdzić. Tutaj jest też taka lista produktów, jakie, na jakie mamy certyfikat. Także każdą firmę sobie można w tym momencie już sprawdzić w Europie w takim jednolitym rejestrze. Jest to bardzo fajne, takie nowe ułatwienie. Podoba mi się też bardzo, jest też taka definicja jednego z pierwszych polskich stowarzyszeń ekologicznych rolników: Ecoland. Jest to produkować, nie niszcząc planety, żywić, nie szkodząc klientowi konsumentowi. Czyli to jest taki sposób rolnictwa, który w dużym skrócie nie niszczy po drodze. Jest po prostu korzystny dla każdego, dla naszej planety i dla naszego zdrowia. Jest to w mojej ocenie bardzo rozsądne rozwiązanie, bo warto dbać o siebie. Bo jeżeli nie zadbamy o siebie, to nie zadbamy prawdopodobnie o innych. Więc wracając do tematu, tutaj nie wiem, czy to będzie widać, ale szukajcie takich znaczków rolnictwa ekologicznego na swoich produktach i pamiętajcie o tym, że jeżeli idziecie do sklepu na przykład. Do supermarketu albo do dowolnego marketu i tam jest alejka z tak zwaną zdrową żywnością, albo pójdziecie do sklepu specjalistycznego, to nic nie znaczy. Każdy produkt musi mieć swój osobny certyfikat. To, że kupiliście coś na alejce z żywnością ekologiczną, coś to, co, że kupiliście w sklepie specjalistycznym. Nie znaczy, że ten produkt jest ekologiczny. Najważniejsze jest to, co jest na etykiecie. Sprawdzajcie, hmm. czy produkt ma euroliś na etykiecie, ten zielony listek. A jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do danego produktu, sprawdźcie sobie właśnie w tym rejestrze, o którym Wam wspominam danego producenta, dany produkt, czy wszystko jest w porządku i będziecie mogli mieć spać spokojnie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie rolnictwa ekologicznego, czekam na Wasze pytania w komentarzach, a jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie proszę łapkę w górę, suba na kanale i będę nagrywać podobnych, więcej treści. Podejrzewam, że w jednym z następnych odcinków będzie rozmowa z inspektorem z jednostki certyfikującej, który opowie nam o przebiegu takiej całej kontroli, jak, jak kontrolują gospodarstwa, jak kontrolują przetwórców i będziecie mogli zobaczyć, jak ten proces wygląda tak od w kuchni. Dzięki, że oglądaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!